Dzień dobry Państwu. Witamy na spotkaniu dyskusyjnym Klubu Filozofuj poświęconym nadziei. Gości nas dzisiaj kawiarnia Nie Wylej w Lublinie, która jest współorganizatorem naszego spotkania. A samo wydarzenie odbywa się w ramach 64. Tygodnia Filozoficznego KUL. Witamy naszych prelegentów. Profesora Jacka Jaśtala z Politechniki Krakowskiej. Profesor zajmuje się metaetyką oraz historią etyki i moralności, w szczególności starożytnej, socjologią moralności oraz współczesnymi zmianami społecznymi związanymi z rozwojem technologii informatycznych. Opublikował wiele książek, m.in. Etyka i charakter, Natura cnoty, Problematyka emocji w neoarystotelesowskiej etyce cnót, Etyka i czas oraz ostatnio Nadzieja z Melos, przyczynek do debaty nad pojęciem Elpis, do której będziemy nawiązywać w naszej debacie i którą będzie można po spotkaniu nabyć w promocyjnej cenie na stoliku obok. Witamy również Piotra Bartulę, pracownika naukowego Zakładu Filozofii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, eseistę. Profesor zajmuje się polską i zachodnią filozofią polityki. Jest twórcą tak zwanej testamentowej teorii sprawiedliwości. Jest autorem również wielu książek, m.in. Kara śmierci, Powracający dylemat, August Cieszkowski, Redivisius, Liberalizm u kresu historii, a społeczne my. A ja nazywam się Marta Radkiewicz-Siłuch, jestem sekretarzem redakcji magazynu Filozofuj i portalu Filozofuj.eu. Jest to, jak być może część z Państwa wie, jedyny magazyn popularyzujący filozofię w Polsce. Niektórzy mówią żartobliwie, że jedyne na świecie czasopismo filozoficzne do poczekalni u fryzjera, ponieważ czasopismo ma formułę magazynową, bogato ilustrowaną. Staramy się utrzymywać na czasopismo na takim poziomie, by każdy laik mógł odnaleźć się czytając teksty zamieszczone w magazynie. Staramy się o przystępny język, tłumaczenie trudniejszych terminów w tak zwanych kapsułkach, ale przy tym dbamy też, żeby teksty były na jak najwyższym poziomie. Piszą dla nas bowiem autorzy najlepsi z najwyższej półki filozoficznej, można powiedzieć, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. No, między innymi właśnie profesorowie są naszymi stałymi felietonistami. Magazyn ma dwie formy. Jest w formie drukowanej, dostępnej m.in. w sieci Empik oraz dostępny jest za darmo na naszym portalu Filozofuj.eu. Prowadzimy bowiem również serwis z tekstami dostępnymi za darmo, codziennie, przynajmniej raz dziennie aktualizowany. Dzisiejsze spotkanie wpisuje się w tradycję klubów Filozofuj, debat organizowanych w całej Polsce. No, między innymi właśnie w Lublinie też było kilka i praktycznie w większości większych miast Polski. Dzisiejsze spotkanie o nadziei jest drugim spotkaniem dotyczącym tej problematyki, które organizujemy w maju tego roku. Pierwsze było w zeszłym tygodniu w Krakowie. Było poświęcone pojęciu nadziei. Dzisiaj natomiast będziemy rozmawiać o racjonalności i sensie nadziei. Jeśli chodzi o strukturę spotkania, będzie tradycyjna, tak jak wszystkie poprzednie spotkania, które organizowaliśmy. To znaczy przez pierwszą godzinę będę zadawać pytania naszym gościom. Natomiast w drugiej części spotkania przez pół godziny Państwo będą mogli zadawać pytania naszym prelegentom. Na koniec tego wstępu wspomnijmy jeszcze, że nasze dzisiejsze spotkanie objął patronatem honorowym prezydent miasta Lublina Krzysztof Żuk. Pozostali patroni zaś to Forum Akademickie, Instytut Filozofii KUL, Instytut Filozofii UMCS, Miejska Biblioteka Publiczna imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie oraz Polskie Radio Lublin. Kończąc zatem tę część wstępną i przechodząc do meritum, spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak cenimy nadzieję, do czego jest nam tak bardzo potrzebna, jakie funkcje pełni w naszym życiu, czy można powiedzieć, że jest niezbędna do życia.
panie profesorze? Trzeba zacząć od tej tezy, czy rzeczywiście ją tak cenimy. Jak patrzymy na nadzieję, jak popatrzymy na taki zestaw określeń nadziei, no to jest tak, nadzieja jest próżna, ulotna, pusta, ślepa, nierealistyczna, zawodna, zwodnicza, oszukańcza, fałszywa, kłamliwa, efemeryczna, wiedzie na manowce, podsuwa błędne wyobrażenia, zachęca do bezsensownych działań i nadmiernej wiary w swoje możliwości, pobudza do braku umiaru i odciąga od rzetelnego namysłu, prowadzi do ruiny, pogrąża w nieszczęściu, jest po prostu nierozumna. Nadzieja zawsze zbyt dużo obiecuje, a za mało daje. Nawet jeśli uznać ją za dobro, jest to dobro pozorne. Usypiając obawy, odracza jedynie ogłoszenie wyroku. To jest dość częsty sposób widzenia nadziei. Taki, który chyba wręcz ogniskuje jakby zasadniczą dyskusję wokół tego terminu. No ale z drugiej strony trochę jest też tak, jak pani mówi, to znaczy rzeczywiście gdzieś tam dochodzimy do takiego momentu, kiedy wydaje się, że bez tej nadziei żyć nie można. No i teraz pytanie właściwie dlaczego, co jest takiego złego w tej nadziei i skąd się ten obraz nieracjonalnej postawy wiązanej z nadzieją bierze. Nadzieja często jest odbierana jako coś, co sprzyja bierności, co powoduje, zwalnia z odpowiedzialności, daje takie poczucie beztroski, prawda? Ale jednocześnie bardzo często nadzieja jest łączona w parę ze strachem. To jest jak gdyby drugie oblicze nadziei, że boimy się i mamy nadzieję, że coś się nie zdarzy. No ale właśnie to łączenie ze strachem często jest traktowane jako coś, co jest przykre, ale z drugiej strony jako, jeśli przesadzamy z nadzieją, to jest odbierane jako coś, co nie pozwala się racjonalnie przygotować do pewnych niepomyślnych zdarzeń. Do tego jeszcze oczywiście dochodzi takie samo oszukiwanie, co na przykład już u Hezjoda często jest kojarzone z taką wręcz postawą przedłużania cierpienia, to znaczy zadawania sobie dodatkowego cierpienia, że się ma na coś nadzieję, co i tak nie ma możliwości, żeby to się spełniło. No ale oczywiście to jest pewien obraz kulturowy, który no właśnie w potocznych przysłowiach przybiera postać nadzieja matką głupich. No, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy tylko tak nadzieję można postrzegać, no to trzeba się trochę zastanowić nad tym, czym ona w ogóle jest. No i ja w tej swojej książce skupiam się na takich odniesieniach do nadziei, które łączą cztery cechy. Po pierwsze, żeby można było mówić o takiej nadziei nie tylko konwencjonalnie wyrażanej w języku, ale takiej autentycznie przeżytej, to musi ona dotyczyć musi się wiązać z jakimiś silnymi emocjami, silnymi pragnieniami. Ja oczywiście mogę formułować sądy, mam nadzieję, że nie będzie padać, ale w tym momencie nie ma to dla mnie jakiegoś specjalnego znaczenia. Jest to sąd konwencjonalny, no to jest takie trywialne użycie, ale no, albo na przykład, nie wiem, jeśli powiem, że mam nadzieję, że wracając do domu nie będę stał w korku, no to też nie jest to coś, co by mnie jakoś specjalnie poruszało, choć mogę użyć odwołań do nadziei. Druga rzecz, czyli jest kwestia tego mojego osobistego stosunku do przedmiotu nadziei. Druga rzecz to jest to, czy to jest naprawdę istotne dobro. Wydaje się, że takie fundamentalne użycia nadziei jednak odwołują się do jakichś kluczowych wartości. Po trzecie, raczej muszę oceniać sytuację jako obiektywnie mało prawdopodobną. Czyli w mojej ocenie to, co się ma zdarzyć, jest mało prawdopodobne. Albo w ogóle nie potrafię ocenić prawdopodobieństwa. Czyli no, mam nadzieję, że mnie to jednak nie spotka na przykład, prawda? Albo mam nadzieję, że nie wiem, wygram w totolotka. To pewno jest zły przykład, bo do tego też mamy stosunek rutynowy i pewno nie ma tutaj potrzeby
Nie jest to takie silne pragnienie, ale wartość musi być naprawdę jakaś istotna. I czwarta rzecz, która gdzieś się tam pojawia, to jest takie poczucie, że nie mam istotnego wpływu na to, co się wydarzy, czy się nie wydarzy. Znaczy ode mnie bardzo mało, albo wręcz nic nie zależy. Prawda? Czyli pewno jakimś takim emblematycznym użyciem słowa nadziei byłoby: mam nadzieję, że nie zachoruję na raka. Prawda? Czyli silne poczucie lęku związanego z ewentualnym takim rozwojem wydarzeń, jakieś istotne dobro, zdrowie, życie, małe prawdopodobieństwo w tym sensie, że mogę mieć kłopot w ogóle z określeniem prawdopodobieństwa, znaczy uznaję to za zdarzenie czysto losowe, którego nawet nie potrafię oszacować. No i oczywiście nie mam na to specjalnego wpływu, albo mój wpływ jest absolutnie marginalny, znaczy mogę nie pić za dużo kawy, mogę nie przesadzać z cukrem, mogę się wyprowadzić z Krakowa w poszukiwaniu świeżego powietrza, ale powiedzmy sobie szczerze, niewiele to zmieni, prawda? Znaczy nie ode mnie to zależy. No i teraz, jeśli mówimy o racjonalności nadziei, no to możemy powiedzieć tak, jeśli się mylę w ocenie w którymś z tych czterech punktów, no to oczywiście moja nadzieja jest nieracjonalna. Jeśli na przykład uznaję, że coś jest prawdopodobne w jakimś minimalnym stopniu, a tak naprawdę jest to niemożliwe, no to moja nadzieja jest po prostu nieracjonalna. No nie ma sensu mieć nadziei, że się nie umrze, prawda? Nie ma sensu mieć nadziei, już sekundę, nie ma sensu mieć nadziei, że nie zajdzie coś, co zajść musi. No i wtedy moja postawa jest nieracjonalna. Tak samo jeśli na przykład, ale może być też w drugą stronę, na przykład mogę mieć nieracjonalną nadzieję, tak na przykład często taki kontekst pojawia się u Tukidesa, o którym piszę w książce, że coś ode mnie zależy, i zamiast mieć nadzieję, powinienem po prostu wziąć się do roboty. Prawda? A ja mam tylko nadzieję. Dlaczego? Bo błędnie oceniam, że nie mam na to wpływu. Prawda? Mogę mieć nadzieję, że znam egzamin, bo uważam, że jest to kwestia losowa, w związku z czym nie ma sensu się uczyć, tylko czekam, aż się to zdarzy. Prawda? Natomiast i wtedy też nadzieja jest nieracjonalna, bo trzeba po prostu działać, zamiast mieć nadzieję. No ale to są takie trywialne użycia, dość oczywiste. Większy problem pojawia się wtedy, jeśli te rzeczy są dobrze przez nas ocenione. Poprawnie oceniamy te cztery punkty. No i teraz rodzi się fundamentalne pytanie. Czy wtedy nadzieja może być racjonalna, czy może nie być racjonalna? No i tutaj oczywiście filozofowie się dzielą. Już kończę. Filozofowie się dzielą. To znaczy niektórzy z nich twierdzą, że nadzieja nawet wtedy jest nieracjonalna. Tak będą twierdzić na przykład stoicy, tak wydaje się, że twierdzi Tukidydes, ale tak też wydaje się, że twierdzi Spinoza. A będą tacy, którzy twierdzą, jeśli zajdą jakieś dodatkowe warunki, to mogę wtedy mówić o racjonalności nadziei. Mniej więcej sytuacja jest analogiczna tak jak z wiarą. Pytanie, czy wiara może być racjonalna? No i to jest fundamentalny spór filozofii religii, prawda? Czy w jakim zakresie wiary można uważać za racjonalną postawę? To już jest właściwie kolejne pytanie, które mieliśmy zadać na temat racjonalności nadziei. Temat oczywiście właśnie bardzo szeroki, na który pewnie większość dyskusji nam zejdzie, ale może właśnie wróćmy jeszcze do tego, dlaczego tak cenimy tę nadzieję. Wspominał właśnie Pan o odwołaniu do wartości, tak? Pozwala nam może w jakiś sposób realizować te wartości. Może jak Pan Profesor by się odniósł do pytania tego, dlaczego właśnie tak cenimy nadzieję? No, to się dopiero okaże na końcu, że my cenimy tę nadzieję. Ja tylko, tak jak w Krakowie, trochę uzupełnię te dane na mój temat, to znaczy ja wydałem jeszcze rzecz najważniejszą, to znaczy dzieła zebrane, 21 tomów. Każdy tom ma co prawda dwie strony, no ale no, jest to wielkie osiągnięcie. A także planuję dzieła pośmiertne wydać, znalezione za życia, no bo nie mam nadziei, że ktoś się zajmie tym za mnie, jak ja już umrę, tak? Tutaj może taka uwaga ogólna, że tak jak są pisarze filozofujący, to ja należę do filozofów literaturujących, nie tylko
dlatego, że literatura jest mi bliska, ale też dlatego, że to daje, to literaturuj i filozofuj, tylko to daje nadzieję na Nobla. Ponieważ wszyscy filozofowie, bo nie ma Nobla filozofii, dostali za osiągnięcia literackie, tak? Bergson, Russell, Albert Camus, Sartre, Canetti. Wszyscy dostali właśnie Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. A oczywiście nam zależy na tej nagrodzie, tak? Mamy na nią nadzieję, no a jeżeli już takiej nagrody nie dostaniemy, no to jest jeszcze na przykład nagroda Klugego, jakby Nobel filozofii, taki zastępczy, przyznawany przez Bibliotekę Kongresu Amerykańskiego i to miało być właśnie odpowiednik Nagrody Nobla. Zresztą dostał tę nagrodę Leszek Kołakowski i kiedy on ją otrzymał, tak sobie przypominam, wygłosił takie przemówienie, tak? I usiadł na jakimś zdobnym fotelu, o wiele zdobniejszym niż ja teraz siedzę. I między innymi w tym przemówieniu powiedział, że życie ludzkie jest beznadziejną klęską. Tak? I wydaje mi się, że po to dostał $1 000 000, tak? Tyle wynosiła ta nagroda. Ja bym miał nadzieję na ten $1 000 000, nie dla $1 000 000, ale właśnie, żeby móc to powiedzieć. Tak? No bo jeżeli powie ktoś, kto ma nic, to właściwie to nikogo nie interesuje, a jak ktoś powie jakiś Diogenes spod Kefirka, to nawet powiedzą, sam jesteś sobie winien, tak? Więc dlatego bym sobie cenił taką nagrodę i na nią miał nadzieję, żeby móc powiedzieć taką rzecz, że nadzieja jest wątpliwa, że życie ludzkie jest w pewnym sensie klęską, tak? Teraz właściwie miałbym ochotę mówić dwutorowo, ale tak się nie da mówić, bo jestem uformowany w zasadzie przez dwie tradycje, tak jak chyba każdy w Polsce. Przez tradycję nadziei i przez tradycję beznadziei. Tak jak kolega, wszyscy tu chyba zgromadzeni, urodziłem się w Polsce katolickiej, to określiło w pewnym sensie mój stosunek do nadziei, w pewnym sensie pozytywny, bo wypiłem, że tak powiem, z mlekiem matki, a gdyby ojciec miał mleko, to z mlekiem ojca też bym wypił ideę grzechu pierworodnego i nadzieję odkupienia. Nadzieję, że nadzieja i grzech przymusowo mi niejako towarzyszył od dziecka i towarzyszy mi to ta opinia, że ludzkość zgrzeszyła w Adamie, odpokutowała w Chrystusie i ja, będąc jakoś niewinny, partycypuję w tej jakiejś zbiorowej winie grzechu pierworodnego i równocześnie w obietnicy nadziei nieśmiertelności, a więc przezwyciężenia śmierci takiej, co nas dotyczy empirycznie. Czyli jakby korporacja kościelna, korporacja niebo, ja to tak nazywam, wszczepiła we mnie nie tylko winę, ale także nadzieję, obietnicę nieśmiertelności, tak? I właściwie w takiej społecznej edukacji, czy też można mogę powiedzieć brutalnie, tresurze, to zostałem wychowany w strachu przed karą i nadziei na nagrodę. To dotyczyło także później sfery jakby świeckiej, no bo tutaj też mnie w szkole uczono w jakichś mechanizmach behawioralnych, żebym się bał jakiejś kary i miał nadzieję na jakieś nagrody. Akwizytorzy nadziei, czyli księża, co niedzielę podczas każdego w zasadzie pogrzebu wlewali właściwie w moje uszy takie zwroty jak światło nadziei, heroizm nadziei, ziarno nadziei. No mnożono przymiotniki nadziei wokół najważniejszej nadziei zmartwychwstania Chrystusa i ciągle na każdej mszy no, mówiono o tym, żeby pamiętać o, żeby zasnąć z nadzieją zmartwychwstania. Tak? To ciągle słyszałem, co niedziela. A więc byliśmy rekomendowani jako specjaliści od nadziei. Nie wiem, co to znaczy być specjalistą od nadziei. Wydaje mi się, że specjaliści od nadziei to na pewno nie jestem ja. To są oczywiście kapłani, to są księża. Według mnie Kościół założył wielki bank nadziei i nadziei na życie wieczne i na tej nadziei zbudował swoją pozycję, swoją potęgę. Specjaliści od nadziei to jest oczywiście Kościół i ale także, tak jak mówiłem zresztą w Krakowie, specjaliści od nadziei to są producenci gier losowych, hazardowych,
I domy hazardów, te wszystkie totolotki, lotta, to są wszystko podstawy do tworzenia sobie klientów nadziei. Ogromna ilość ludzi partycypuje nie tylko w sferze kościelnej, z powodu nadziei, ale także w sferze cywilnej, w domach jak gdyby no, tych gier losowych. Każdy chce odmiany swojego losu. Także portale randkowe to według mnie też w pewnym sensie obiecują jakąś nadzieję wielkiej miłości. Tak jak zresztą zawsze trzeba to podkreślić, że sformalizowaną formą nadziei jest oczywiście teodycea myśli chrześcijańskiej, mianowicie, że niemożliwe jest to, żeby dobry Bóg stworzył świat z jakimiś tam elementami trwale złymi, bo to by był manicheizm i w porywach mówi się nawet o Królestwie Bożym, jako trzeba czekać tak, na Królestwo Boże, które nastąpi na ziemi. I trzeba to przyjąć do wiadomości. To jest oczywiście pewna reakcja na taką opinię, bo której my nie chcemy przyjąć, że świat jest właśnie beznadziejny, że jest opowieścią jakiegoś idioty, tak jak mówił Shakespeare, i my nie możemy tego przyjąć. Chcemy usensownić świat i nadzieja ma tutaj pewną rolę. Nie powiem, że to jest akurat prawda, tkwiąca w tej nadziei. Gra pewną rolę w usensownianiu świata, że zostaniemy jednak zbawieni indywidualnie, a często się mówi o także o zbiorowym, ziemskim, bliskim zbawieniu, które nastąpi po epoce Ducha Świętego, Ojca, Syna i tak dalej, i tak dalej. Zrobiły też na mnie pewne wrażenie słowa mistyczki Simone Weil, która uważała, że Chrystus jest dobrem tu i to tu na ziemi, ale nie możemy tego osiągnąć przez to, że mamy ciało. I taka fraza, tu przeczytam, oto dlaczego krzyż jest naszą jedyną nadzieją. W żadnym lesie nie ma takiego drzewa z takim kwiatem, z takim listowym, z takim nasieniem. Tak? To jest pogląd mistyczny. Nadzieja jest podstawą związana z krzyżem. To jest jedna tradycja, która mnie uformowała, to jest emblematyczne, to nie jest tylko moja sprawa. Ale z drugiej strony, z pewną lubością, z pewną perwersją można powiedzieć, czytałem książki nihilistów. Książki nihilistyczne, beznadziejne lektury. Straszliwe lektury z punktu widzenia tej tradycji, którą teraz zarysowałem. Jeżeli weźmę takie, którymi się fascynowałem, jak na przykład Joyce, tak? Joyce to... Od niego się można dowiedzieć o bezsensownej w zasadzie wędrówce człowieka, kiedy on jest jakimś Sindbadem, żeglarzem, Kindbadem, trębkarzem, Dindbadem, dziwkarzem, Nindbadem, nudziarzem i tak dalej, tkwi w jakiejś takiej bezsensownej podróży, ażeby skończyć oczywiście na łonie kobiety. I to jest cała jego wędrówka. W łożu Moli spoczywa później ten wędrowiec znękany tą bezsensowną w gruncie rzeczy wędrówką po Dublinie, czyli po całym świecie w zasadzie literaturze. Jego sekretarz, który dostał też Nobla, był jeszcze gorszym. Beckett. Tak? Urodziłem się i to mnie zgubiło. To jest maksyma Becketta. I właściwie skrzywiony uśmiech. Człowiek się miota między od pogrzebu do pogrzebu. Jutro się powiesimy. Chyba, że przyjdzie Godot. No a jak nie przyjdzie, będziemy zbawieni. Idziemy, chodźmy, nie ruszają się. Nie mają dokąd iść, to są ludzie śmieci, tak? W zasadzie beznadziejne życie. Beznadziejne życie, które trzeba przyjąć na tak zwaną klatę. Kafka, kolejny. Nie wiedział, za co umiera, za co jest oskarżony i dlaczego właściwie jacyś mężczyźni chwytają go za gardło, wbijają mu nóż w serce. Ostatnią myślą jego było to, że umiera jak pies. Nie działać, lecz być działanym. To jest myśl Kafki. Człowiek nie działa, jest działany. Jest w pewnej strukturze. No to na co on może mieć nadzieję? Jak od niego nic kompletnie nie zależy, odczuwa świat jako świat, w którym on nic, o niczym nie może zadecydować. Zresztą mamy swojego takiego, sam się nazwał pierwszym strukturalistą, mianowicie Gombrowicza, który dokładnie to samo mówi, że człowiek, od człowieka nic nie zależy. Nie mówimy językiem, język nami mówi. Jeżeli mówimy o nadziei, to dlatego, bo jesteśmy w strukturach teologicznych, tak? Język teologiczny został nam narzucony, my żeśmy to przyjęli, bo tak nam jest przyjemniej, ale tak naprawdę my w to nie wierzymy, bo nie ma za tym, nie stoi za tym żadna ontologia. To są tylko nazwy, którymi się posługujemy i w zasadzie człowiek
musi porzucić wszelką nadzieję, bo jest w obrębie pewnych od siebie niezależnych struktur językowych i właściwie społecznych i nic od niego nie zależy. Jesteśmy działani. Jeżeli chodzi o lektury szkolne, muszę powiedzieć, że taki potężny cios w nadzieję wymierzył Borowski. Proszę Państwa, do gazu, tak? Gdyby ludzie nie wierzyli w życie pośmiertne, nie mieli nadziei na życie pozagrobowe, już dawno, taka jest idea, rozwaliliby krematoria, tak? To właśnie nadzieja, pisze Borowski, każe ludziom apatycznie iść do komory gazowej, każe nie ryzykować buntu, pogrąża w martwotę. Nigdy w dziejach ludzkości nadzieja nie była silniejsza w człowieku, ale nigdy też nie wyrządziła tyle zła, ile w tej wojnie, ile w tych obozach. Straszliwe słowa. Słowa, które podważają nadzieję jako podstawę działania sensownego. To jest apatia, to jest wycofanie się z życia, to jest liczenie na coś poza życiem i poddawanie się nawet najgorszemu oprawcy, no i na sam koniec jest muzułmaninem, bo taki ukuł termin właśnie Borowski, atakując właśnie to w sposób brutalny, bezwzględny, ale wiarygodny, w obozie, na bazie no, tych obozowych przeżyć, no jednak, że lepiej się wyzbyć nadziei, bo wtedy będziemy dopiero działać. Powiem jeszcze na koniec może, może żeby coś pozytywnego, ale też nie powiem tak od razu pozytywnie, ponieważ jest oczywiście wiersz, według mnie aktualny dzisiaj, Eliota, Wydrążeni ludzie. Wydrążeni ludzie, tak właśnie się kończy świat. Nie hukiem, lecz skomleniem. Nie ma nic, żadnej nadziei. Nie hukiem, nie, tylko skomleniem. Taki jest koniec katastroficznego wiersza Eliota, zresztą bardzo propagowanego przez Czesława Miłosza. Zaczyna się zresztą pan Kurz, on umrzeć. I teraz, jeżeli mówię o tym wierszu Eliota, to ponieważ on się zaczyna od pewnego hołdu oddanego Kurcowi z wiądra ciemności, no to też chodzi o to, że jądro ciemności także jest właściwie taką powieścią, która nie daje de facto nadziei. Ale tak mi się wydawało. Ponieważ ostatnie słowa Kurca, które przekazuje Marlowowi, Marlow słyszy zgroza, czy tam się tłumaczy, ohyda, nie ma nic. Po prostu jest totalny nihilizm, nie ma żadnej nadziei. Taka jest wymowa jądra ciemności. A jednak jest drugie przesłanie, które może tutaj pójdę na kompromis z tą nadzieją po tych beznadziejnych uwagach, po tej beznadziejności nadziei. Mianowicie narzeczona Kurca domaga się od Marlowa, żeby jej powiedział, co te ostatnie słowa, które wypowiedział jej właśnie ukochany. Oczywiście, tenże Marlow nie jest w stanie powiedzieć jej prawdy. Gdyby ją nie powiedział prawdy, zgroza, ohyda, to ona zostałaby wciągnięta w rejestr beznadziejności. A jednak nie daje rady i Marlow kłamie. Marlow ją okłamał, ponieważ jej powiedział, że ostatnie słowa Kurca z jądra ciemności brzmią, że to jest jej imię. Że to jest jej imię. Nie był w stanie powiedzieć prawdy, ponieważ chciał jej zostawić nadzieję. Ona się rzeczywiście cieszy. Wiedziałam, byłam tego pewna. No i zostaje z tą pewnością na przyszłość. Tak? No ale gdyby on zamknął ten świat, no to właściwie nie mogłem jej powiedzieć, byłoby się zrobiło za ciemno, za beznadziejnie ciemno. Więc w zasadzie z tej całej mojej wypowiedzi wynika, że czasami warto okłamać. Więc w tym ujęciu nadzieja jest pożytecznym kłamstwem. Jest szlachetnym kłamstwem. Po to, żeby życie mogło dalej się toczyć. Żeby nie zapadła pełna ciemność. Więc nadzieja nie ma
żadnego realnego odpowiednika tego pojęcia. To jest pewna obietnica, która służy życiu, służy przedłużeniu życia, wiary w życie, bo gdyby została wciągnięta ta jej miłość w rejestr beznadziei, no to następuje koniec świata. Ta totalna ciemność, życie nie ma żadnego sensu. Więc to jest kłamstwo. Nadzieja jest pewnym rodzajem, taka jest, ja tak odczytuję tą, ale pożyteczne jakieś można powiedzieć, szlachetne kłamstwo, bez którego życie nie byłoby możliwe. Można powiedzieć, że jest w tym jakaś taka pragmatyczna racjonalność, prawda? Chyba też do tego jakieś odniesienie też w książce profesora znajdujemy. I też z tego, co pan mówił, tutaj też wyłania się taka wizja może dwóch rodzajów takiej nadziei zwodniczej, tak? Z jednej strony nadzieja może powodować w nas bierność, a z drugiej strony jest też, o czym też profesor Jaśtal pisze, o takim nierozważnym optymizmie, tutaj odwołując się do Scrutona, o postawie hazardzisty, który jest to postawa inna niż na przykład postawa ryzykanta, bo postawa hazardzisty to jest taka postawa, kiedy dlatego jakby właśnie idziemy za tą zwodniczą nadzieją, ponieważ mamy błędne przekonania na temat rzeczywistości i na przykład ryzykant ma świadomość, że właśnie ryzykuje, natomiast hazardzista jest przekonany, że jest w sytuacji tej bezpiecznej, ponieważ ma błędne przekonania. I czy może właśnie jakoś tak w ten sposób podzielić te nadzieje zwodnicze na te, które sprzyjają właśnie bierności i te, które sprzyjają takiemu nadmiernemu, fałszywemu optymizmowi, jak pan profesor sądzi? Ja, jeśli chodzi o te nieracjonalne nadzieje, prawda, czyli fałszywe nadzieje, no to właśnie wydaje mi się, że to tak jest, że to wszystko gdzieś tam wpiszemy w złą ocenę rzeczywistości, prawda? Albo w złą ocenę z wartości, albo w złą ocenę z przebiegu zdarzeń, naszego wpływu na zdarzenia. Ale ja bym się chciał odnieść do tego, co powiedział profesor Bartula, bo ja bym się podjął ryzykanckiej próby obrony nadziei fundamentalnej. Po odkreśleniu tego wszystkiego, co wcześniej żeśmy powiedzieli, to znaczy o tej nieracjonalnej nadziei, o tym, co pani w tej chwili wspomniała, i nawet przyjęciu, że ja w jakimś zakresie poprawnie oceniam te wszystkie elementy, które skłaniają, które przemawiają za tym, że moja nadzieja jest nieracjonalna, to zostaje takie jakieś jądro, które może sugerować, że nadzieja ma większą wartość niż tylko to, co powiedział profesor Bartula, to znaczy jest terapią. Że pełni funkcję terapeutyczną. Przedłużający życie. Dlaczego? Dlatego, że paradoks nadziei polega na tym, poprawnie ujętej nadziei, w sensie takim epistemologicznym, że ja wiem, że coś jest bardzo mało prawdopodobne, że na coś nie ma szansy, że na to ja nie mam wpływu, to nie jest mój błąd poznawczy, ja to wiem, ale mimo to zawieszam i działam tak, jakby było inaczej. I teraz, czy to zawsze jest oszustwo, samo oszustwo? No nie, dlatego że mamy, bo my jak gdyby ze swojej istoty bycia człowiekiem jesteśmy w pewnym dyskomforcie poznawczym. To znaczy ja nigdy nie wiem wszystkiego. I to tak na wielu poziomach. To znaczy w relacjach międzyludzkich nie wiem, co zamierza drugi człowiek. Nie wiem, co on wie na mój temat. W związku z czym nie potrafię również przewidzieć jego odniesień do mnie. Jeśli oceniam pewne wydarzenia, które mają się zdarzyć,
nie jestem w stanie ze stuprocentową pewnością przewidzieć ich przebiegu. Zawsze mogę spodziewać się, mogę zakładać, że jest jakiś margines mojego złego rozeznania. Ale takiego złego rozeznania, z którym już nic nie jestem w stanie zrobić, prawda? Znaczy nie jestem w stanie go poprawić. Będąc w takiej, a nie innej sytuacji, mając zamiar działać, nie mogę czekać nieskończoność, aż sobie wyjaśnię, jaki jest proces historyczny, albo jak przebiegają jakieś zmiany społeczne itd., itd. Ja muszę zacząć działać, a moje działanie jest zawsze związane z pewną taką luką poznawczą, z taką niemożnością rozeznania wszystkiego. Prawda? Ja nie wiem, co się stanie, ale muszę działać. I teraz ta nadzieja, która gdzieś się tam rysuje, to jest takie założenie, racjonalne, przemyślane stwierdzenie. Wiem, że raczej będzie niepomyślnie, ale mimo to działam, jakby moje nadzieje mogły się spełnić i czasami bywa tak, że one się spełniają. Dlaczego? No bo właśnie źle. Będąc w takiej, a nie innej sytuacji, nie mogłem rozeznać wszystkiego i jednak coś było, co przemawiało za podjęciem tego działania. Bardzo często więc nadzieja ma taką funkcję motywującą i ostatecznie powoduje, że mamy jakiś wpływ na wydarzenia, coś w tym realnym świecie dookoła nas zmieniamy i gdybyśmy tej nadziei nie mieli, to byśmy po prostu zrezygnowali. To byśmy po prostu stwierdzili, nie ma sensu. Więc jest coś więcej niż tylko i wyłącznie taki element czysto terapeutyczny. Jest nadzieja, że jednak coś możemy. Prawda? Że jednak ma to jakiś sens. No i tutaj docieramy do tego fundamentalnego sporu, czy przyjmujemy wizję, którą narysował tutaj profesor Bartula, to znaczy, że tak naprawdę życie jest beznadziejne, tragiczne i nic z tym nie możemy zrobić i zawsze jesteśmy skazani na przegraną, czy możemy jednak liczyć na jakiś pozytyw, na ziszczenie jakiejś pozytywnej wartości. I to ma kluczowe znaczenie ze względu na nasze motywowanie, na skłanianie nas do pewnego działania. Do tego, że jednak coś nam się chce. Prawda? To jest ten paradoks kultury greckiej, o którym też piszę w swojej książce, że mamy bardzo tragiczną wizję życia w każdym wymiarze i jednocześnie taką zadziorność, która mówi, ale ja się na to nie zgadzam. I ja to będę próbował zmieniać. I jest taki bunt. Prawda? I ten bunt świadczy o człowieczeństwie. I ten bunt świadczy o pewnej postawie moralnej. Prawda? Znaczy, wiem, że niewiele mogę albo nic nie mogę, ale przynajmniej mogę mieć do tego własny stosunek. Prawda? I ta nadzieja to jest taka ostateczna, to jest tak jakby wziąć wszystko w nawias, tak jak fenomenologowie brali wszystko w nawias, prawda? I na końcu powiedzieć, ale może jednak się mylę i może jest inaczej i może będzie dobrze, prawda? Gdybym nie miał tej wizji, że coś jednak może być dobrze, to pewno bym stwierdził, no bez sensu, nie? No to rzeczywiście nawet nie ma co pisać o beznadziei, po prostu trzeba... To jest... Nie przypomniałeś Ciorana, on tam jest taki tekst, to też jest taki papież nihilistów i tragików. I bardzo przeżył to, że ktoś miał próbę samobójczą po przeczytaniu jego tych nihilistycznych książek. Tak by się zdziwił, że kogoś prowadził tymi książkami w nastrój samobójczy. No i potem czuł się odpowiedzialny za tą młodą kobietę, która targnęła się na swoje życie po jego książkach. I on mówi tak, te książki, w których pisze o tych wszystkich beznadziejach, tragiczności ludzkiego życia, niedogodności urodzin i tak dalej, one mają dla mnie, one mnie ratują przez beznadzieję. Sam fakt, że mogę pisać o tym, sprawia, że nie czuję się beznadziejny, prawda? I dlatego on uważał, że ona gdyby nie zrozumiała treści tych książek, prawda? Że skoro wyciąga z tego wniosek, no skoro wszystko jest beznadziejne, to trzeba się zabić i już, prawda? No nie, właśnie
o tym, po to piszemy książki o beznadziei, że jednak wierzymy, że da się z tym coś zrobić. To znaczy, żeby nie popełnić samobójstwa, to on to pisał. To znaczy, jak chodzi o Ciarana, to jest osobne zagadnienie. Wydaje mi się, że on miał nadzieję, jeżeli w ogóle miał taką realną nadzieję, to ona była nieuświadomiona, jak on jeszcze był młodym chłopakiem, jak biegał na bosaka w Karpatach, wiesz? To znaczy, sam w jakichś rozmowach to opisuje, że on był szczęśliwym człowiekiem, jak był w Karpatach, biegał w słońcu, nic nie pisał, spotykał się z góralami, pili wódkę i rozmawiali o życiu. I to było wspaniałe, tak? A potem Paryż, nihilizm, dekadencja paryska, pisanie coraz ładniej i ładniej na szczytach rozpaczy, jakieś grafomańskie w pewnym sensie tytuły i cały czas no, niedogodność urodzin, tak? No i w zasadzie teza, że prawda jest wyżej niż nadzieja, tak? Nie możemy się tym zajmować, bo prawda zastępuje nadzieję, musimy... Więc on w zasadzie popełnił samobójstwo, tylko go nie dokończył, że tak powiem. Inni za niego dokończyli to samobójstwo, natomiast on został pisarzem, dekadentem, który cierpiał na... No był takim zombie de facto, bo on tylko nie dokończył tak, tego samobójstwa. De facto cały czas on jest jakby na krawędzi samobójstwa, tak? No więc Karpaty, słońce, po co te książki? No za oknem świeci słońce, no ale w Paryżu trzeba pisać. I pisać coraz ładniej, tak? On pisał coraz ładniej, tak? No aż później już przestał chyba pisać. To znaczy, pani wspomniała o tym hazardziście. To znaczy, można powiedzieć, że świat jest wielkim domem hazardu. Jest kasynem hazardowym. My tkwimy w ruletce pewnej genetycznej, kulturowej, sytuacyjnej. Przecież od nas wiele nie zależy tak naprawdę. To nam się tylko tak wydaje. My faktycznie jesteśmy dziełami. Ale jednak kościoły są pełne ludzi. Kasyna hazardu są pełne uzależnionych od nadziei ludzi. Punkty przyjmujące kupony totolotka są oblegane, im bardziej rośnie kumulacja. Nawet widziałem w Żabce teraz rosła i tam chyba w 5 od razu przybiegło. W związku z tym gracze wspomagają się racjonalnością często, ponieważ próbują znaleźć algorytm. Tak? Algorytm na wygraną. Grają w systemach, a więc próbują zracjonalizować to, co się nie da zracjonalizować, ponieważ rachunek prawdopodobieństwa wykazuje, że to jest wybitnie mało prawdopodobne, wręcz zerowa prawdopodobieństwa, no zerowe nie. I teraz oczywiście wspomaganie się rachunkami ekonomicznymi w tych strategiach hazardowych, chociaż tutaj bym rozróżnił, bo to są gracze i hazardziści, bo hazardziści de facto to są ludzie uzależnieni. I tak de facto hazardzista nie gra już o nie chodzi mu o te pieniądze, tylko o samą grę, tak? To znaczy, jeżeli wręczymy mu rano, wieczorem pod warunkiem, że on nie pójdzie grać, to unieszczęśliwimy tego i tak nieszczęśliwca, ponieważ jemu chodzi o pewną adrenalinę, o pewien skok adrenalinowy, o pewien moment, w którym on żyje, który on ma poczucie istnienia w obrębie ryzyka, które przekracza wszystkie rachunki prawdopodobieństwa, rachunki przybliżeniowe. Rachunki różniczkowe. Nie da rady. Więc ja bym odwrócił sytuację. Nadzieja jest fikcją, ale podtrzymuje realną rzeczywistość. Bo bez ludzi, którzy żywią nadzieję na poprawę losu, nie istniałby kościół, nie istniałyby domy hazardu, nie istnieliby hazardziści, nie istnieliby gracze. W związku z tym znikłaby z powierzchni ziemi ogromna ilość ludzkiej aktywności, o której kręcą filmy sławni reżyserowie, bo o hazardzistach jest najwięcej filmu o hazardzistach, narkomanach, alkoholikach. O nikotynistach nikt nie pisze, bo przez nikotynę nawet się stoczyć nie można. Taki beznadziejny to nauk. Więc generalnie rzecz biorąc, podtrzymuje nadzieja pewne obiekty. Fizycznie istniejące obiekty, czyli kościół, domy hazardu i tak dalej. Natomiast nadzieja zostaje ułudą, ponieważ mało kto wygrywa, właściwie wszyscy w kasynach gry przegrywają. Nie jestem pewny, jak się dzieje w kasynie, którą nazywamy kościół, bo ci, którzy wyprowadzili się za daleką granicę, to do nas nic już nie mówią. I my nie wiemy, tak, nic na temat tego życia po śmierci, bo nie przyjeżdżają na nasze konferencje, tak? Fachowcy od śmierci nie przyjeżdżają na konferencje od śmierci. Sami amatorzy występują, czyli żywi. Więc po prostu sytuacja jest beznadziejna, jeżeli chodzi o informacje na ten temat. Jeżeli chodzi o sprawę złudnej nadziei, bo o to pani jeszcze tam zahaczyła, tak, złudna nadzieja.
No to świat jest zarzucony złudnymi nadziejami. Z powodu błędnych informacji przede wszystkim. Ludzie się kierują nadziejami, bo mają złe i błędne informacje na ten świat. I teraz jak powiedziałem, że będę trochę literaturował, to też mi się tu nasuwa. Chyba według mnie najbardziej pokazujące tą złudność nadziei dramat Szekspira. Mianowicie chodzi mi o Macbetha. Ponieważ Macbeth uległ pewnej nadziei, która jest skorelowana zresztą z ambicją. Ambicję podkreśla żona Lady Macbeth. Natomiast jego nadzieja jest wynikiem błędnej informacji. Ponieważ spotkał w lesie, jak wiadomo, wiedźmy ze swoim kumplem Banko, tak? I wiedźmowe artystki, można powiedzieć, stwierdziły, że nikt ci w drodze nie będzie przeszkadzał, w drodze do władzy, bo nikt ci nie zagrozi. Nie zagrozi ci żadna istota zrodzona z łona kobiety. Istota zrodzona z łona kobiety nie zrani Macbetha, nie zrani cię Macbethie. Jak on to rozumie? No rozumie, że jest bezkarny. Bo nie ma takiej istoty, tak? Niezrodzonej z łona kobiety. Więc tutaj uwaga dydaktyczna, że studenci powinni czytać Szekspira, powinni czytać, uczyć się rozumienia metafor, ponieważ zdaje się, że Macbeth się tego nie uczył. I zrozumiał jeden do jeden, tak? Bo nie zginę od ciosu kogoś zrodzonego z łona kobiety. Jakoś nie przyszło mu do głowy, że może ktoś być poczęty pozaustrojowo, tak? I de facto wyrwany z łona kobiety, bo na tym się rzecz ta zasadza, że jego zabójca był z cesarskiego cięcia. W związku z tym musiał zginąć, chociaż został zwiedziony, że jest bezkarny, że jego działania są pozbawione dalszych konsekwencji. Cokolwiek zrobi, nie natknie się na opór, nie będzie oporu. I sięga po władzę, kierując się takim dziecinnym wyobrażeniem, że świat jego decyzji nie będzie miał żadnych konsekwencji, tak? I właściwie dla człowieka byłoby dobrze, i nie jeden marzy, żeby jego decyzja zakończyła świat, tak? I tak jest u wielu polityków, zwróćmy na to uwagę nawet dzisiaj, tak? Że polityk, który podejmuje działania zbrodnicze, bo Macbeth jest powiedzmy takim prototypem zbrodniarza politycznego, to w zasadzie przyjmuje taką opinię o tym, że po jego działaniu nic już więcej nie nastąpi. Że świat się skończy, tak? Ponieważ nikt mi nie może zgładzić nikt, kto pochodzi z łona kobiety. Czyli nikt, tak? I teraz wielu polityków się kieruje właśnie tą opinią, tak? Że podejmuje działania zbrodnicze, bo potem nic nie nastąpi, tak? Nic mi nie zagraża. Więc, ale przychodzi krwawa nauczka oczywiście, tak samo jak przyszła krwawa nauczka dla Macbetha, ponieważ świat się obraca przeciwko niemu. I kończy się źle, tak? Ginie. A właściwie kierował się nadzieją, że po jego działaniu nastąpi koniec świata. Że nastąpi bezkarność, tak? Że on jest bezkarny. Nadzieja na bezkarność, podkręcana ambicja i daje potwora w efekcie, który kieruje się złudną nadzieją, tak? Bo to jest złudna nadzieja, bo świat się nie kończy. To nie jest koniec historii. To nie jest koniec historii, co zrobił jeden czy drugi oprawca ludzkości, tak? Mamy takich dużo za sobą. A teraz mówi się o kolejnym, tak? No ale przyjdzie dalszy ciąg. A przecież nadzieja Putina była taka, że wojna się szybko skończy. Bo nie będzie oporu. Nie zostanie zgładzony przez kogoś zrodzonego z łona kobiety w metaforycznym. Zobaczymy, co będzie dalej. To są złudne nadzieje.
To są cały czas różne nadzieje, bo dalszy ciąg następuje. Wielu ludzi się kieruje tą opinią, że świat się skończy po jego decyzji. Wielu przestępców, wielu studentów oszukam, nie zostanie wykryte. Mam nadzieję na bezkarność, na bezkarność. No ale oczywiście to są złudne nadzieje. Ja tam trochę dla żartu poprzednio, jak ktoś oglądał serial Porucznik Colombo, to porucznik Colombo, jak już tak dociekał i przyciskał do muru tego mordercę, przestępcę, co głównie był z jakichś takich bogatych, zamożnych rodzin, to dlatego był puszczany chyba w czasach socjalizmu z taką wielką upodobaniem, bo zbrodnia się rodzi u bogaczy, u biednych takich zbrodni nie ma, dociskał do muru, tak? Bo zawsze ten inteligentny, bogaty myśli, że koniec świata nastąpił, że to jest niewykrywalne, bo on jest geniuszem, tak? A przychodzi jakiś z dołów społecznych i go dociska do muru. Dociska do muru, wykrywa zbrodnię. I teraz wykrywa zbrodnię, zbrodniarz ma poczucie bezkarności i wychodzi. Ale po chwili przychodzi z powrotem, tak? Torturuje. Wychodzi i zadaje kolejne pytanie. Więc nadzieja na bezkarność to jest ten krótki moment pomiędzy wyjściem porucznika Colombo i powrotem porucznika Colombo, tak? No a na sam koniec jest oczywiście wielka klęska, ponieważ ten zbrodniarz myślał, że jest koniec świata, a jest dalszy ciąg. Już w więzieniu, tak? A po śmierci to już nie wiadomo, co tam się dalej dzieje. Więc poczucie nadzieja na bezkarność jest oparte na błędnych informacjach, których jest co niemiara w świecie, a ludzie tak sobie myślą, że powiedzmy potem już niczego nie ma. No tyle może za długo. Dziękuję. Czy można się odnieść jakoś do tego? Znaczy, ja chciałem tu zwrócić uwagę na konieczność jednego rozróżnienia. To znaczy, czym innym jest akt żywienia nadziei, a czym innym jest obiekt nadziei. Problem polega na tym, że w takim codziennym dyskursie, ale też takim dyskursie, w którym mówimy o tych fundamentalnych rzeczach, często te rzeczy trudno rozróżnić, prawda? W innych językach jest w ogóle... My musimy użyć jeszcze takiej dziwnej konstrukcji, to znaczy żywię nadzieję albo mam nadzieję, prawda? Nie mogę powiedzieć nadziejuję. Nie ma takiego słowa po polsku, ale jest na przykład po angielsku czy po niemiecku, prawda? I tego nam czasami brakuje. I teraz tak, czym innym jest racjonalność żywienia aktu, ten akt żywienia nadziei, prawda, i jego racjonalność, a czym innym jest istnienie, przekonanie o istnieniu obiektu, który jest przedmiotem nadziei. Profesor Baltura skupia się cały czas na tym obiekcie. Da? I pokazuje, że zazwyczaj nadzieja się kojarzy z... jest nieracjonalna, bo ten obiekt nie istnieje. Bo on jest jego istnienie jest złudzeniem. Natomiast ja, gdybym broniąc tej bardzo takiego wąziutkiego marginesu racjonalności aktu żywienia nadziei, odnoszę się właśnie do tej niepewności co do istnienia tego obiektu. Nie mogę powiedzieć z całą pewnością, nie istnieje. No? Nie mogę powiedzieć, to się na pewno nie zdarzy. Jeśli mógłbym to powiedzieć, to moja nadzieja jest oczywiście nieracjonalna. Może czasami się zdarzy. No, tak jak podawałem różne przykłady. No, jeśli oceniam, że coś jest prawdopodobne, błędnie, a tak naprawdę jest to niemożliwe, no to oczywiście moja postawa jest nieracjonalna. Ale jeśli... w tych fundamentalnych kwestiach nie mogę z całą stanowczością stwierdzić, nie ma Boga, nie będę żył po śmierci, nie ma sprawiedliwości, nie ma moralności, nie ma istotnych wartości. Ja tego z całą pewnością powiedzieć nie mogę. I tam jest taki margines na nadzieję, prawda? Problem polega na tym, że jeśli ten margines zniknie, no to wtedy już nawet nie mogę się sam oszukiwać, prawda? Już nawet nie mogę pisać o tym, że życie jest bezsensowne. Po prostu rzeczywiście powinien się zabić. No nie, no życie musi trwać. No ale właśnie, pytanie czy musi. No jeśli ma, to jest jakiś sens. Ja w swojej książce, ta książka, nie wiem czy ja bym chciał ją dzisiaj napisać. Dlatego, że pisałem o wojnie peloponeskiej, a te osoby, które ją przeczytałem, mówią, że napisałem o czasach współczesnych. Znaczy napisałem o tym, co się dzieje. No. Znaczy mamy sytuację małego polis,
Melos, które jest zaatakowane przez największą potęgę tamtych czasów, czyli Ateny, i jest zupełnie bez żadnych racjonalnych powodów zrozumiałych dla tych ludzi całkowicie zmiażdżone. Jako społeczność, jako państwo, a nawet jako ludzie, ponieważ Ateńczycy przeprowadzają tam ludobójstwo, mordując wszystkich mężczyzn. No. I jeśli w ten sposób będziemy, i jeśli byśmy potraktowali na serio beznadziejną, racjonalną ocenę tej sytuacji, to odwoływanie się Meliczyków do nadziei, że w czasie negocjacji z Ateńczykami, że oni jednak nie zaatakują, jest całkowicie nieracjonalne. Oni po prostu powinni powiedzieć, ok, nie ma szans, nie walczymy, nie ma sensu, poddajemy się, w końcu nas i tak wymordują, wyniszczą nas ekonomicznie, no ale trudno, nie ma szans. No ale oni jednak żywią jakieś nadzieje. Te nadzieje w dużej mierze okazują się złudne, bo oni mają nadzieję, że ci Ateńczycy sobie odpłyną od tej wyspy, że oni tylko straszą, że oni tak naprawdę nie przyślą tam nikogo, kto im krzywdę zrobi. Prawda? No dobra, tam się zapłaci jakiś tam trybut, no i będzie dobrze. Nie, Ateńczycy są brutalni, Ateńczycy ich wymordują, prawda? Ale jednak ktoś przeżył, ale jednak sytuacja się zmieniła, ale jednak Ateny wojnę peloponoską przegrały, ale jednak Polis na Melos odżyło. No, pytanie o racjonalność ich nadziei, tych decydentów, którzy podjęli decyzję o walce z Atenami, z Imperium Ateńskim, jest niesłychanie trudne, no bo to jest właśnie takie pytanie, no właściwie w świetle racjonalnych przesłanek, no to oni zrobili głupio. No ale potem się okazuje, że to jednak nie jest tak, że Ateńczycy mieli mieli wszystkie możliwe przesłanki, żeby sądzić, że na pewno wygrają. Prawda? I że na pewno świat się ułoży tak, jak oni sobie tego życzą. Prawda? No jak odniesiemy to do tego, co jest na Ukrainie, to właściwie też tak można powiedzieć, prawda? W pewnym momencie można powiedzieć, no po co oni właściwie zaczęli się bronić? Atakuje ich nuklearne mocarstwo, które ma, wydaje się, że ma wszystkie asy w ręce. Wydaje się, że odwołuje się do jakichś, że sytuacja międzynarodowa sprawia, że obrona Ukrainy nie ma sensu. No ale się decydują, no i okazuje się, że jednak ocena na początku tej sytuacji ze wszystkich stron była błędna, prawda? Zachód myślał, że Rosja nie ruszy, Rosja myślała, że Zachód nie ruszy, prawda? Ukraińcy myśleli, że dobra, zostaniemy sami i tak nas tu w końcu wymordują, ale przynajmniej pokażemy, na co nas stać, prawda? Okazało się, że jednak wszystko potoczyło się zupełnie inaczej. Cała kalkulacja geopolityczna się rozpadła. Prawda? Gdyby nie było tej pierwotnej nadziei, no to właściwie byłoby dzisiaj posprzątane, mówiąc w języku, prawda? Mieliśmy Rosję do Lwowa i koniec, nie? To się wydaje racjonalne, prawda? Więc jeśli od tej strony na to popatrzymy, to widać, że ten malutki margines, gdzie się może zmieścić racjonalna nadzieja, czasami się sprawdza. Czasami się okazuje, że warto. Jest też ten wymiar moralny, prawda? O którym też pan w książce wspominał. Tak, to jest ten wymiar moralny, tylko że no jak się zarysowuje taką wizję, jaką tutaj profesor Bartula się odwoływał, no to moralność też nie ma sensu, prawda? Ale znowu, ja też mogę powiedzieć, nie liczę na sprawiedliwość ziemską, nie liczę w ogóle na żadną sprawiedliwość, rozumiem, że to jest bardzo trudne, ale gdzieś jest taki minimalny taki gap, prawda? Gdzie ja chcę pomyśleć, ale jestem dobrym człowiekiem. Nie jestem tak zły, jak się wydaje, sądząc po moich czynach. Prawda? I chcę mieć taką nadzieję. Prawda? Jeśli bym tej nadziei nie miał, no to też bym się musiał anihilować. Ja chcę mieć takie poczucie, że no dobra, w ocenie wszystkich nie ma ludzi bez winy. Nie? Ale ja nawet nie oczekuję
to czasami to jest, my mylimy jak gdyby takie dwie perspektywy. Jedna jest perspektywa taka, ale na szczęście jest Bóg i mnie zbawi. Nie? Nadzieja idzie jeszcze dalej. Znaczy ja nic nie stwierdzam na temat Boga, ja nic nie stwierdzam na temat wartości. Ja mam nadzieję, że coś jest, co usensowni moje życie. Ale ja nawet nie wiem, co to jest. Prawda? Ja nawet nie formułuję sądów pozytywnych. I w tym zakresie bez tej nadziei pewno życie ludzkie byłoby niemożliwe. Musimy już kończyć powoli, chyba że jeszcze pan profesor tak dosłownie na pół minutki chciałby się odnieść. To odniosę się, nie wiem czy pół minutki, w każdym razie faktycznie punktem wyjścia książki Jacka jest ten makiaweliczny z ducha dialog meliński, który mnie się kojarzy jednak nie z nadzieją, tylko z beznadziejną klęską. Tak? I w pewnym sensie to czasami jest poddawane pod definicję nadzieja matką głupi. No, że w zasadzie ci melitycy... Takie jest stanowisko Tukidydesa. Tak. Tukidydes uważa, że byli głupcami. Najgłupsi ludzie tylko mogą patrzeć na rzeczy niepewne jako na pewną rzeczywistość. Tak? I na podstawie swoich jakichś iluzji i nadziei doznacie tylko większego rozczarowania. Taka jest opinia Tukidydesa, bo zawsze jest tak, że rządzi silniejszy, słabszy musi go ulegać, a równowaga pokojowa istnieje tylko wtedy, jeżeli obie strony mogą zabezpieczyć równymi siłami ideę sprawiedliwości. Jeżeli jest nierówność, to nie ma szans. Ktoś musi ulegać, ktoś musi zwyciężać. Natomiast ja tylko dorzucę do tej racjonalności jednego filozofa, ponieważ możemy jeszcze do tego wrócić, jak to było z tymi Melicykami, jaki jest sens tego działania, nie poddawania się przeważającej siły wroga, zresztą tak się skończyło, że oni zostali eksterminowani, a Ateńczycy ich wybili, część kobiet i dzieci wywieźli gdzieś na jakąś wyspę, no była eksterminacja ludności, a Ateńczycy tak sławni z tej cnoty, o której Jacek lubi pisać i rozprawiać, to jednak się okazali brutalnymi najeźdźcami, którzy dokonują eksterminacji ludności, niczym nie różniące się od późniejszej eksterminacji ludności. No ale sami sobie jesteście winni, powiedzieli do Melijczyków. Jesteście sami winni, bo jesteście odpowiedzialni za to, co się stało. Myśmy zapowiadali, nie chcieliście uznać naszej zapowiedzi. Natomiast ja muszę powiedzieć, że tłumaczem Tukidydesa był mój autorytet, mój dla mnie największy filozof, jeżeli chodzi o filozofię polityki, i taki racjonalista de facto, ale który funduje całą filozofię jednak na afektach, mianowicie chodzi mi o Tomasza Hobbesa. Tomasz Hobbes był tłumaczem Tukidydesa i znał się na wojnie jak mało kto. Zresztą sama baza jego jest taka, że my wszyscy startujemy z pozycji beznadziejnej, ze pozycji strachu, ponieważ strach rządzi stanem natury. Strach to wojna, wojna to strach. To jest straszliwy stan. Nie ma w tym nic dobrego, żadnej idei sprawiedliwości, bo się mówi o wojnie sprawiedliwej. To jest konieczność tylko zabijania się i nic więcej tam nie ma. Tam jest zgroza i ohyda. Natomiast uważał, że rozum jest nabudowany oczywiście na afekty. Nie doznawać żadnych uczuć, żadnych afektów. To jest jakby nie żyć, tak? Ale pierwotnym afektem jest strach przed wojną. Strach przed zabijaniem, przed byciem zamordowanym, przed tym, że ktoś mnie zabije i będzie mnie jeszcze torturował. Czyli szybka śmierć i w męczarniach to jest największe zło. I to go dotyczy strach. Natomiast on dokonał pewnego, może to jest kompromis mógłby być między nami. Mianowicie, ponieważ ja uważam, że nadzieja jest pewną iluzją, jest pewnym stanem świadomości, natomiast nie odpowiada żadna realność ontologiczna, jak mówią filozofowie, ponieważ ona się odnosi do przyszłości. Przyszłość dla nas jeszcze nic nie zrobiła, przyszłość nie istnieje, jest przewidywana i zawsze się zmienia wszystko tak jak w tej przewidywaniach tej aktualnej wojny. Wszystko się toczy inaczej. Natomiast wedle Hobbesa człowiek jest taką istotą, jakby, jak ja to określam, dwubiegunową afektywną, tak psychologowie, że z jednej strony rządzi nim strach i to straszliwy strach, a z drugiej strony nadzieja. Nadzieja jest korelatem strachu. Ona jest przemieszana ze strachem, bo gdybyśmy nie mieli nadziei, to byśmy nigdy nie wyszli ze stanu natury, ze stanu wojny. Natomiast o co chodzi? Strach jest gorszy, jest ważniejszy, ponieważ istnieje rzecz najgorsza w świecie, czyli szybka śmierć i na dodatek męczarnia, zadawany przez kogoś obcego jeszcze na dodatek. Więc to jest rzecz najgorsza. Więc strach ma obiekt,
jest obiekt strachu, jak Jacek mówi, tym obiektem jest męczarnia i bestialstwo, okrucieństwo. To jest najgorsza rzecz, więc strach ma obiekt. Nadzieja nie ma obiektu, bo nie istnieje najlepsza rzecz. Istnieje rzecz najgorsza, natomiast rzecz najlepsza nie istnieje. Jedyna, na co możemy mieć nadzieję, to na bardzo krótkie, być może, bezpieczeństwo, które jest chwiejne. Jedyne, co nam może zagwarantować lewiatan, państwo, które nas wyzwala de facto ze stanu wojny i przez jakiś czas utrzymuje pokój, to jest bezpieczeństwo, które jest ciut lepsze bać się lewiatana niż bać się wojny, tak? Ale to jest ciut lepsze, to nie jest najwyższe dobro. Więc nadzieja odnosi się do jakiegoś takiego wątłego, faktycznie minimalnego dobra, jakim jest bezpieczeństwo, natomiast strach się odnosi do czegoś najgorszego. Dlatego strach jest nas bardziej strach dotyczy. My się boimy całe życie, że nam ktoś coś zabierze, tak? Od dziecka, że nam ktoś zabawki zabierze, ktoś nas plagiatuje na uniwersytecie. No przecież my to wszystko kryjemy, a ile jest systemów antyplagiatowych? No przecież to jest podejrzliwość całego uniwersytetu, który się szczyci, że mamy się wszyscy kochać, a skąd się bierze system antyplagiat? Bo podejrzewamy, że wszyscy kradną, tak? Boimy się złodziei, bandytów, przestępców. I to jest coś, co powoduje od dziecka, od kołyski do grobu, jest totalny strach. Natomiast nadzieja to jest tylko... ma taki obiekt, żeby życie miało troszeczkę słońca i trwało więcej niż krótko i nie było tak całkiem zwierzęta. Jeśli można, to jeszcze pół minuty, dobrze? To ja już rzeczywiście... Znaczy, chciałbym Państwu przeczytać pewien fragment z Wojny Peloponeskiej, który dobrze chyba oddaje to, o co mi chodziło. To jest fragment z przemowy Periklesa na tym uroczystym pogrzebie tych bohaterów wojennych. To wszystko bowiem, co podniosłem na chwałę naszego państwa, zawdzięcza ono dzielności tych oto poległych i im podobnych. W sferze nadziei pozostawili to, co było dla nich zakryte – niepewność zwycięstwa. Zdecydowali się zaś na to, co było widoczne – na czyn. Otóż, proszę Państwa, podsumowując to, co chciałem tutaj powiedzieć, czyn jest przed filozofią. Jeśli nie będziemy mieli nadziei, to nie będziemy działać. No? Tej marginalnej nadziei. Filozofia praktyczna jest przez filozofię teoretyczną. Bez względu na to, co my będziemy myśleć, coś musimy robić. A jeśli nie ma nadziei, to nie ma motywu do tego, żeby cokolwiek robić. Więc nawet ten minimalny, wąski margines musi być. I w tym zakresie można bronić racjonalności nadziei. Dziękuję. Dziękujemy w takim razie Państwu. A Państwa zapraszamy do dyskusji, żeby zadawać pytania profesorowi Jaśtalowi. Albo komentarze, głosy. Ewentualnie można. Żeby można nas nie torturować też. Proszę bardzo. Proszę. No dobrze, to proszę, pan będzie. Dobra. Jak uczyliście Państwo? Ja mam dwa pytania. Z jednej strony do właśnie pana profesora Jaśtala. Bo tam została poruszona na początku taka kwestia, ona też na chwilę nie wróciła tej nieracjonalności nadziei, prawda? To zostało tak powiedziane, że może być nieracjonalna nadzieja, kiedy mamy nadzieję na coś, co jest niemożliwe tak naprawdę, co do czego jest pewność straszna, tak? Czyli ja to rozumiem w taki sposób, że nieracjonalna jest na przykład nadzieja, że kiedy dodam 2 do 2, to będę mieć 5, tak? Natomiast ja się zastanawiam, dla mnie ten podział jest o tyle nieścisły, że mogę mieć nadzieję na rzeczy, które są pewne, nie wiedząc, że one są pewne. Na przykład, kiedy taki banalny przykład, który prawdopodobnie każdy miał, kiedy napiszę jakiś egzamin, kiedy na przykład maturę, egzamin na studiach czy cokolwiek i mam nadzieję, że otrzymam jakiś wynik. Na przykład, no, podziałby się zostanę. Natomiast to jest już nie jest to przesądzone. Napisałem to, co już napisałem. Bardzo możliwe, że to już jest ocenione, natomiast ja utrzymuję tę nadzieję. Dlatego właśnie moim zdaniem ten poziom może być trochę nieścisły w kontekście tej nadziei. Natomiast tutaj do pana profesora Dukuli mam takie pytanie, bo tam padło coś takiego, że nadzieja jest tym trochę budulcem naszej kultury, cywilizacji. Tam padło takie sformułowanie, że bez nadziei nie byłoby kościoła. Tak naprawdę to w ogóle ta kultura nie istniała. Domów hazardu też by nie było. Tak, widzicie. Natomiast ja się zastanawiam, czy
nie jest tak, że może jest odwrotnie tak w zasadzie, że może taka trochę ta kultura wygenerowała poczucie nadziei. No bo tam padło, że w tej kulturze zawsze ta nadzieja się jednak pojawiała. Tak? Znaczy, że chrześcijaństwo buduje trochę, tak? Że mówi o tym, że gdzieś po śmierci będzie jakieś zbawienie, że przyjdzie jakiś Mesjasz, tak samo że dosyć się pojawia. Tak samo też zostało poruszone, że starożytni naszego kręgu kulturowego również mieli jakieś takie swoje kulturowe uzasadnienie nadziei, tak? Więc zastanawiam, czy może nie jest właśnie odwrotnie, czy może nie jest tak, że to nadzieja jest tylko jakimś takim kulturowym konstruktem, tak? Jeśli chodzi o odniesienie, o ten aspekt, o którym Pan mówił, nadzieja zawsze odsyła do przyszłości. Nawet jeśli odsyła do zdarzeń z przeszłości, to odsyła do przyszłości w tym sensie, że ja nie wiem o tym, co się zdarzyło, w związku z czym żyję nadzieją, że otrzymam informację, że ten egzamin miesiąc temu zdałem. Prawda? Dla mnie sytuacja jest nieokreślona, bo ja nie mam wiedzy. Ja właśnie czekam, aż będę miał tą wiedzę. Czyli ten aspekt temporalny w nadziei jest znacznie silniejszy, na przykład jeśli chodzi o wiarę. Nadzieja zawsze odsyła do przyszłości. Natomiast jeśli chodzi o ten czynnik kulturowy, jeśli można, bo to pytanie było do Piotra, ale pozwolić, że też się odniosę do tego, bo to jest ciekawy wątek. Wydaje mi się, że w ogóle nie ma kultury bez nadziei. To nie jest tak, że gdzieś nadzieja jest wytworem tylko i wyłącznie pewnej kultury. Pewien sposób ujmowania nadziei może być nietypowy, no, ale nie przychodzi mi do głowy wizja wspólnoty, w której w ogóle nie byłoby odesłania do przyszłości jako czegoś, co jest niezdeterminowane, niepewne i jednocześnie wyznacza jakieś determinanty aktualnego działania. Natomiast jeśli chodzi o konkretny sposób ujmowania nadziei, no to tak, na pewno możemy tutaj mieć różne aspekty, prawda? No ale to będziemy inaczej postrzegać te kluczowe, różne kultury będą różnie postrzegać te kluczowe wartości, które gdzieś się tam w tym horyzoncie nadziei pojawiają. Ja teraz na odpowiedź. Znaczy, no trudno mi, no pan chce odwrotnie myśleć, no to nie mam nic przeciwko temu, no jest pluralizm, no. Tylko że zastanawiam się, pana stwierdzenie, że to jest konstrukt jednak społeczny, to jest bardziej według mnie pesymistyczna wizja tej nadziei niż moja. Ponieważ jeżeli to by był konstrukt, to by znaczyło, że Kościół jest instytucją władzy. I tworzą taki konstrukt, który jest narzędziowo traktowany przez jakichś no, szachermacherów, tak, którzy zarządzają no, tą ułudą, wytwarzają tę ułudę, narzucają społeczeństwu, tworzą tresurę społeczną, tworzą pewne schematy funkcjonowania życia w obrębie instytucji, kusząc czymś, co jest konstruktem społecznym. No więc nadzieja jest konstruktem społecznym, to znaczy jest manipulacja. Bo nie ma na czym bazować, tak? Jeżeli mówimy o hazardzistach, no to oczywiście oni są manipulowani i uzależniani tak jak narkomani. No. Tworzymy dla nich pewne pokusy, zarabiamy na nich, a to, że oni giną i to dosyć szybko w spirali długów i nasyłamy jeszcze na nich gangsterów, którzy dzięki temu mają zatrudnienie oczywiście, na tym konstrukcie się uwłaszczają mafię i tak dalej. Wierzyciele mają przecież później oprawców, tak? Swoich. I dłużnicy są ścigani. Więc powstają mafie, powstają, na tym konstrukcie się buduje władza. No więc jeżeli to jest konstrukt, to jest władza. Ja uznałem, że jest zasób, tak? Że instytucja korzysta z zasobu realnego. To znaczy człowiek sam wytwarza tą iluzję. On pierw wytwarza tą iluzję, bo nie może ścierpieć swojego poczucia skończoności. Po prostu. Nadzieja jest pewnym derywatem skończoności życia ludzkiego. Człowiek się nie może pogodzić z tym, że jest istotą skończoną, tak? I teraz idea nieskończoności jest oczywiście korelatem naszej potrzeby życia wiecznego. Nie możemy się z tym pogodzić, że my umrzemy. No taka jest prosta prawda, która za tym stoi. I to jest realny zasób. I na tym zasobie budują później instytucje, no pewne już no, swoją potęgę, można powiedzieć. Ale zasób jest wcześniej, a nie jest
tu, no, no bo pana teza jest tego rodzaju, tak ja tak miałem wrażenie, że to jest narzucone, że tak powiem, tym osobnikom, którzy sami z siebie by tego nie wyprodukowali. Tylko są jacyś szachermacherzy, którzy kapłani, ci, którzy zarządzają całym światem hazardu i tak dalej. Natomiast ja uważam, że jest zasób i później z tego są tworzone realne obiekty, które no, nie wiadomo, czy za tym stoi w ogóle cokolwiek realnego. To są stany świadomości, stany psychiczne, tak czasami tak mi się wydaje. Nadzieja jest związana przede wszystkim z oczekiwaniem, tak? I to się powtarza, tak? Że my oczekujemy, że przyszłość będzie lepsza. No skąd to się bierze na przykład, taki slogan, że przeszłość jest zła, a przyszłość będzie bardzo dobra, ponieważ trzeba, nadzieja jest w młodzieży, tak? Czyli w Panu, tak? Nadzieja jest w młodzieży. Ja też byłem młodzieżą, była nadzieja we mnie, tak? No ale jakoś nie spełniłem tych nadziei, bo każda taka konkretyzacja nadziei to jest wielkie rozczarowanie. My żyjemy na gruzach różnych nadziei, tak? I liczymy na kolejne pokolenia młodzieży, tak? A ta młodzież robi kolejne błędy, kolejne wywołuje wojny albo robi rozliczenia. Zresztą muszę powiedzieć jeszcze o jedną rzecz. Jeżeli jest próba wychowywania młodzieży w duchu nadziei, to na przykład mnie prowadzono, żebym już raz zawsze zapamiętał, przypuszczam, i nie robił takich błędów jak w przeszłości, na przykład, że będę miał jakąś ochotę miał na tworzenie nowych sytuacji wojennych, sytuacji barbarzyństwa, to prowadzono mnie do Oświęcimia, tak? Żebym zobaczył te straszliwe ślady, te straszliwe spustoszenia, które spowodowały poprzednie pokolenie i jak traktowano ludzi, że z nich skóry robiono jakieś obiekty użyteczności mieszkalnej, tak? No ale to, wydaje mi się, to droga dosyć ryzykowna. Przybywajcie do Oświęcimia, zobaczycie krematoria, zobaczycie straszliwe efekty ludzkiej działalności. Czy to edukuje w kierunku nadziei? Nie jestem tego pewien. Tak samo długo nie było wojny, no to co robiła młodzież? Robiła rekonstrukcję bitew, tak? Cały czas mieliśmy do czynienia z rekonstrukcjami. Można było zginąć na niby w Powstaniu Warszawskim, być spalonym na Wołyniu, na niby oczywiście, tak? Albo wygrać bitwę pod Grunwaldem. Co rok żeśmy wygrywali, jak w cudownym śnie. Skąd się brała w ogóle ta chęć, żeby rekonstruować bitwy, wojny, zabójstwa, spalenia? To daje nadzieję? Sądzę, że nie. To przyzwyczaja do tego, że wojna będzie wiecznie. To jest konstrukt społeczny? No nie. Ludzie chcą rekonstruować te stany. Heroicznego działania, heroicznego oporu, powielać los Melińczyków. No i tak brniemy w błędnym kole, w gruncie rzeczy. Złudne nadzieje, że to się zakończy, tak? Liczymy na młodzież, ale ta młodzież, która później już jest dziaderska, liczy na kolejną młodzież. No i żyjemy na gruzowisku unadziejonych pokoleń młodzieży. Już można, tak? Kolejne pytanie. Tak? Panie profesorze, możemy kolejne? Tak, oczywiście. Jest z flagą Ukrainy. A, rozumiem. Przepraszam, nie dowidzę po prostu. Ale chciałem po prostu powiedzieć, że wyrażam szacunek. Pracowałem w Mojave 3 dni, byłem w wojnie i widziałem prawdę. Więc moje teraz usłyszeć jak najszybciej. A poza tym chciałem powiedzieć, że brakowało mi tutaj dwóch nazwisk. Pierwszym nazwiskiem jest Frank, tego więźnia młodego koncentracyjnego, którego łapałem parę stratów, albo wręcz podobnych stratów. Czytałem parę książek na skoro. Kogo? Frank. Tak, jestem z skoro tego roku MCS. Nie wiem, czy wypada i mówi, ale no poświęcę się, że moim promotorem jest profesor Zwyczajny Sleżomański. Także jestem dumny z tego, że jestem na MCS-ie i to jest naprawdę alma mater, którą liczę, że będzie moją uczelnią. I że jak to mówili, cóż, raperzy poezji dzisiejszych czasów, cytując Dune, film z 2020 roku, znaczy 2021 roku, kiedy sprzeciwiałem poszedłem do kina, był cytuacyjny cały czas, do dziś nie zapomnę. Nie wolno się bać, bo strach zabija duszę. Dziękuję.
taka forma komentarza. Tak, rozumiem. Jeszcze może ktoś chciałby zadać pytanie albo skomentować. Proszę bardzo. Chciałbym się odnieść do wypowiedzi w ostatniej wypowiedzi profesora Jaształa przed tą fazą zadawania pytań. Wydaje mi się, że profesor uchwycił jak dla mnie istotę samego myślenia na ziemi. Bo od początku dzisiejszej dyskusji tak naprawdę ta nadzieja swoje zaniżenie ma wartość. Tak? Cały czas mówimy, że mamy nadzieję na coś i tym punktem dojścia jest zawsze jakaś wartość. Ewentualnie o tej nadziei mówimy w kontekście nihilizmu. No i to z tym problem, no mam wrażenie, że ta nadzieja jest mocno zakorzeniona w aksjologii. W filozofii jako aksjologia i na tej podstawie doszedłem do takiego wniosku na podstawie, w związku z dzisiejszą dyskusją, że który profesor tego nawiązał, że im bardziej myślimy o nadziei w kontekście filozofii praktycznej, tym więcej ona ma sensu. Im bardziej zmierzamy w stronę myślenia o nadziei w kontekście filozofii teoretycznej, tym bardziej staje się ona jak połowa, przestaje istnieć. Wydaje mi się, że to jest pewna esencja myślenia o nadziei. Ona ma przede wszystkim wymiar praktyczny, tak? Wtedy ma charakter sensotwórczy. Ona nie do końca jest racjonalna w kontekście teorii jako takiej, ale na pewno jest rozumna w kontekście naszego życia i naszej codzienności. Tak? Nihiliści, nihilistów mieliśmy wiele i tutaj wspomniany Cioran. Tylko że ten sam Cioran, który mówił o tym, że nie ma nadziei, nie ma wartości, musiał wstać od biurka i żyć. Między innymi żyć nadzieją. Dziękuję. Chcieliby Państwo... Tak, dokładnie to, co mi chodziło. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Tak, właśnie to jest to, co streszcza moje przekonanie. Każdą konkretną wartość możemy zrelatywizować. A jednocześnie nie możemy mieć w horyzoncie, nie może być tak, że w horyzoncie nie ma żadnej wartości. I ta ostateczna, ta graniczna nadzieja fundamentalna, o którą mi chodzi, to jest taka nadzieja, że jest jakaś wartość. Ja nie wiem jaka. Ja nie wiem co. Co więcej, prawie jestem pewien, że to na pewno nie jest ta wartość, o której się mówi. O której prawią filozofowie. Ale jest gdzieś jakieś takie limes, taka granica funkcji. Nie? I gdzieś tam jakaś wartość jest. Gdybym stracił z tego horyzontu, prawie że w nieskończoności, wizję tej wartości, o której nic nie potrafię powiedzieć, no to nie byłbym w stanie wykonywać tych wszystkich praktycznych, codziennych czynności. Ta uwaga o Cioranie, no tam wychodził na to swoje szóste piętro bez windy, prawda, i codziennie się martwił, czy mu się książki dobrze sprzedają i czy będzie miał na chleb. I w pewnym momencie filozofia jest gdzieś tam z tyłu, bo jest presja codzienności, tak? Ale też jest taki fragment gdzieś Huma, on pisze o takiej beznadziejności życia, prawda, że to też wszystko nie ma sensu i tak dalej, i tak dalej. No ale na szczęście o tym zapominam, jak się umawiam z przyjaciółmi i wieczorem sobie możemy pogadać, popić, prawda, spotkać się, miło spędzić czas. Więc ten wymiar takiej czystej egzystencji, takiej praktycznej egzystencji w pewnym momencie bierze górę nad tymi wszystkimi nihilistycznymi przekonaniami i sprawia, że mamy poczucie, że życie jest sensowne. To on się tutaj w sposób doskonały opisuje poprzez chociażby gilotynę, tak? I ten dalszy ciągu błąd naturalistyczny. Czyli teoria tak jakby nie daje nam tego koła błędowego do życia, tak? Tylko to właśnie wartości, ta codzienność, ta filozofia praktyczna ma to nam pozwala żyć, tak? Ona daje sens naszemu życiu, w tym sensie. Że Chin tutaj był doskonały swój gilotyny, tak? Tak właśnie on na górze ludzkim. Thank you.
czy można żyć bez nadziei? Takie jest pytanie. Że się nie da żyć bez nadziei, tak? Znaczy, ja uważam, że się da żyć bez nadziei, tylko nie wszyscy potrafią. To znaczy, większość ludzi nie potrafi żyć bez nadziei. Ale są tacy, co dają radę, tak? Na przykład wspomniani przeze mnie, no Kafka jednak nie popełnił samobójstwa, dał rady żyć, tak? Nie żył tak witalnie, jak jego kolega, nawet sam chciał spalić te swoje dzieła, tak? Ale jego kolega nie spalił, no. Kolega jego żył, chodził po zampusach, korzystał z życia codziennie, go zachęcał do tego. Kafka nie był w stanie, tak? Nie doceniał tego życia, vita activa, tak? Nie był w stanie być aktywny. Witaliści dają rady żyć chwilą. Żyjmy chwilą, no istnieje tradycja życia chwilą, tak? Nie w chwili, jak piątka, jednodniówka, ale chwilą, tak? To są pewne ulotne, tak jak dzisiaj, prawda, to nie jest filmowane, no niestety jest nagrywane, tak, ale generalnie ulotne chwile, to nas bardzo cieszy, te spotkania przyjacielskie, te popijawy, to bieganie po Karpatach, tam gdzie jest dyskusja, spotkanie w kawiarni, które się kończy na niczym, bo spotkania w kawiarni nie mówią, ludzie się rozstają bez sporu o wartościach, tak, bo tam nic nie obowiązuje ostatecznie, ale też nie ma wojny, tak, to jest spokojna rozrywka, no, urodziwych oraz inteligentnych młodzieńców, którzy spędzają sobie w ten sposób czas filozofując, tak? Ale bez zacietrzewienia co do walki o wartości, bo jak się zaczynają walki o wartości, to one są nierozstrzygalne. O to chodzi, że jeżeli jest konflikt wartości, to dochodzi do wojny, ponieważ jest afiliacja wroga i sojusznika poprzez pryzmat przynależności do takich czy innych wartości. Więc ja bym uznał, że samo życie jest pewną wartością jako takie, i nadzieja w tym sensie nam towarzyszy jako wspomagacz tego życia. No, tak jak i z tym Hume'em. No przecież Hume cały czas uważał, że nie wiadomo, czy słońce wstanie następnego dnia, tak? Ale praktyka życia, no bo my nie wiemy, czy słońce wstanie następnego dnia, zresztą kiedyś rzeczywiście nie wstanie, tak? Ale jest założenie praktyczne. Tak zachowujemy się, jak gdyby miało wstać, tak? Ale przecież my tego nie wiemy, bo to dotyczy przyszłości. Słońce wygaśnie, my nawet nie wiemy kiedy. Musimy się zabezpieczać sztucznymi słońcami, zresztą żyjemy w takim. I Hume zakładał, że my, i on nie używał pojęcia nadziei, ale w zasadzie my w praktyce życia zachowujemy się tak, jakbyśmy mieli nadzieję, że słońce zawsze będzie wschodzić. Jeżeli się umawiamy na popijawę z kolegami, na różne tam spotkania, no to przecież no jak już wspomniałem w Krakowie, no przecież jeżeli my idziemy na spotkanie, to przecież to spotkanie jest niepewne. Czy ja byłem pewny, że ja tutaj dojadę? Przecież po drodze mogła nastąpić katastrofa komunikacyjna, tak? Albo spisek przeciwko mnie, tak? Że ktoś mnie chciał zabić. Nie wykluczam, prawda? I teraz mogłem tutaj nie dojechać. Jacek Jaśtal również, bo jechał razem ze mną. Ale ktoś może by ocalał. Ale przecież. Ten spisek to ja bym musiał zrobić, bo ja prowadziłem. No to zawsze kierowca jest w rękach spiskowców, wiadomo. Jeżeli ginie drugi, a on nie, no to ten, który zginął, jest ofiarą spisku. Dziękuję ci za nadzieję, zaufanie. No, zaufanie jest wątką. No właśnie, nie. Zaufanie jest psychologiczną kategorią, że nawet nie dusza, tylko zaufanie, strach. Kontra zaufanie, to bym w ten sposób ustawiał. Natomiast rzeczywiście jest tak, że jeżeli ja idę na spotkanie z drugim człowiekiem, to ja zakładam, że to spotkanie za każdym razem nastąpi, tak? A tak naprawdę to jest utkane z wątłego takiego psychologicznego być może, ja się zgadzam, może to jest psychologicznego poczucia, że świat jest bezpieczny, że my będziemy żyć wiecznie. Ale przecież my kiedyś pójdziemy na spotkanie z kolegą i on nie przyjdzie, tylko go znajdziemy w prosektorium, tak? I nagle jest tragedia, żył i go nie ma, tak? Miał mieć koncert, przychodzę na koncert, jest, następnego dnia spadł ze schodu. I teraz każde nasze spotkanie jest w zasadzie no, wątpliwe. Nie ma nic bardziej wątpliwego, niż że ja spotkam tego kolegę, bo kiedyś go nie spotkam, ale przecież zakładam, że cały czas to nastąpi i się umawiam. Ale umawiam się co do przyszłości i następuje w którymś momencie krach na giełdzie, bo on nie przychodzi, słońce nie wyzeszło. Ale my nie chcemy się z tym pogodzić, że ten kolega zawsze przyjdzie i ja zawsze przyjdę, dlatego on się ze mną umawia. Ale my się opieramy na wątłym zaufaniu do świata, że on będzie wieczny. A potem nagle szloch, załamują wszyscy ręce, to jakby nie wierzyli w to, że on mógł umrzeć, tak?
nie wierzą, nie mogą tego dopuścić. Więc w tym sensie bym uznał pojęcie ontologii nadziei jako wiązadła naszej wspólnoty, bo bez tego byśmy się nie spotykali, no bo byśmy z góry założyli, on na pewno nie przyjdzie, bo on już jest zombie. On już jest żywym trupem, a czy on nie przyjdzie za 10 lat czy jutro, to lepiej w ogóle się z nim nie spotykać, tak? Tylko siedzieć w pustelni i pisać te książeczki. Natomiast trzeciora, pisanie książek, tak? No pisanie książek, no to też ja powiedziałem na początku, że ja sądzę, mało kto pisze dla rozwiązania problemu, tak w ogóle, tak? Tylko chodzi o sukces, tak? To znaczy chodzi o to, czy książka jest sprzedawana, czy będzie miała Nobla w końcu. Jak będzie miała Nobla, to dopiero będzie czytana, tak? Chociaż jak będzie lekturą obowiązkową, to przestanie być czytana. Więc są pewne paradoksy tego sukcesu. Ale generalnie my działamy tak, jakbyśmy chcieli uwieść samiczkę, tak? A nie tylko dlatego, żeby dla chwały Pana. Tak? Ale z drugiej strony działamy w ten sposób. Co nas to obchodzi, ten sukces? Należy napisać książkę i ją wydać. A co dalej? To się zobaczy. Ale jednak jest rachowanie, jest nadzieja, że to będzie jakiś miał dalszy ciąg, dalsze konsekwencje. Cioran też liczył na sukces. Miał pewien sukces wydawniczy, zresztą pisał straszliwie dużo, według mnie, nawet za dużo prawdopodobnie. No ale on chyba, jak sam twierdził, on pisał z nudy. Więc jeszcze kategoria nudy tutaj musi być wprowadzona do tego wszystkiego. Nuda to nie jest nadzieja. On nie pisał też z nadziei, że to cokolwiek zmieni w jego życiu, tylko twierdził, że tkwi w egzystencjalnej nudzie. Dla niego kluczowe było pojęcie nudy, a nie nadziei. Nudzę się, więc jestem, tak? Nudzę się, więc piszę. No bo po co człowiek pisze z nudów? To nie tylko Cioran, to nawet nasz Mrożek mówił. Dlaczego piszesz? Bo się nudzę. Siedzę i się nudzę, no co mam robić? Ciągle ta sama żona, ci sami przyjaciele. Tworzę nowe postaci, tak? Z którymi jakąś gram, jakąś grę literacką, tak? Otaczam się innymi ludźmi. Ludźmi, którzy są wytworami mojej wyobraźni. Jestem twórcą. Tak samo Shakespeare de facto. Także generalnie rzecz biorąc jest kategoria nudy. Ona nie ma nic wspólnego według mnie z nadzieją. Można żyć z nudów. Można pisać z nudów. I mieć lub nie mieć sukcesu. No to już jest kwestia przypadku, losu, pewnego rynkowego właściwie takiego zdarzenia, które jedną książkę wypromuje, a dużo gorszą wypromuje, a dużo lepsza w ogóle nie gra żadnej roli w życiu człowieka. A niektórzy chcieli spalić książki, nie mając żadnych nadziei na sukces, bo ich to nie interesowało. Więc sprawa jest bardziej złożona. Czy strach powoduje, niszczy duszę? No nie byłbym tak aż tak przeciwko strachowi. Strach ze strachem jest związany, nie jestem samozachowawczy, tak? Obrona konieczna, czyli kategoria już cywilizacyjna. No jeżeli my akceptujemy obronę konieczną, to ona jest oparta na idei strachu, która nam daje legitymizację do zgładzenia kogoś, kto nas atakuje. To jest obrona konieczna. Tak samo z wojną. Mówi się o wojnie sprawiedliwej. To jest wojna konieczna. To jest obrona konieczna. Samoobrona jest podstawą tej walki na Ukrainie. Samoobrona, samozachowanie. Możemy zginąć, no pewnie tak jak Malijczycy, ale generalnie jest to instytucja oparta na idei strachu, wie pan. Walcz albo uciekaj. To jest idea strachu. Ale strach jest promotorem racjonalnych zachowań, bo instynkt samozachowawczy służy życiu. Dziękuję. Zawsze chciałem być tak właśnie oceniony, jako przyjaciel mądrości. Ale tak? To znaczy, że miałeś nadzieję. Zawsze chciałeś być tak oceniony. Chciałem być przyjacielem mądrości, ale wolę, ale podobno lepiej być przyjacielem prawdy, tak? No więc, notabene ja zawsze uważam odwrotnie, że nie tak Arystoteles, że prawda jest moją przyjaciółką, a Platon jakby mniej, to ja uważam, że przyjaźń jest wyżej od prawdy, tak? Ponieważ ja nic nie przeczytałem dla prawdy, tym bardziej, że z góry nie wiem, co to jest prawda, ale przeczytałem coś dlatego, że mi polecił kolega, przyjaciel, Jacek Jaśtar. Ja tylko dlatego to przeczytałem, bo go znam, tak? Nie dla żadnej prawdy, z góry nie wiem, jaka jest prawda, no więc wybrałem, że no, jest nadzieja, że tam jest jakaś prawda, ale jak prawdy nie będzie, to przynajmniej będzie okazja do pogawędki, tak?
no jest nadzieja na porozmawianie, ale nawet nie o prawdzie, tylko o książce, tak? Więc zawsze przyjaciel poleca, a nie, skąd ja mogę wiedzieć z góry, nic nie czytam dla prawdy, tylko dlatego, że mi przyjaciel, że przyjaciel, bo jemu ufam, mam nadzieję, że on ma dobry gust, dlatego się z nim przyjaźnię, tak? Bo ma dobry gust. Ale z drugiej strony pan profesor może się nie zgadzać z profesorem Jaśtalem, nie zgadzam wtedy tu przyjaźń jakby nie poprowadzi do zgody, prawda, tylko odczytanie jakiegoś, inne odczytanie pana profesora tego, co jest przedmiotem, powiedzmy, na książce. No przedmiotem nadziei dla mnie jest, to są stany psychiczne. Tu są dwie możliwe postawy, to znaczy, jeśli ktoś przeczyta i nie będzie się zgadzał, to może zerwać przyjaźń. No właśnie. Prawda? Ale też może powiedzieć, nie zgadzam się, ale przyjaźń ważniejsza, chyba o to mówię. Przyjaźń jest ważniejsza niż prawda. To tak? Znaczy, no ale ta druga postawa zakłada, że no ja się też mogę mylić. Nie? Znaczy, że moja ocena też nie może być, nie musi być stuprocentowo poprawna. Znaczy, ja mogę też rozumować odwrotnie. Znaczy, mnie się, tak jak ja mówię, mnie się wydaje, że się da żyć bez nadziei, ale prawdę mówiąc, fakty przyczą temu, co ja mówię. Ponieważ jeżeli patrzymy na przebieg życia, na historię idei chociażby i historię w ogóle, historię polityczną, no to okazuje się, że jednak ja nie mam racji, no bo historia idei uwikłana w historię polityczną, no pokazuje, że każde kolejne pokolenie kieruje się jakąś niezwykłą nadzieją na przyszły świat, tak? I stąd są pokolenia rewolucjonistów, którzy mają nadzieję, że przez rewolucję, przez jakąś reakcję radykalną przezwyciężą stany beznadziejne, tak? Przezwyciężają biedę, nędzę i będą ludźmi honorowymi, bogatymi, zamożnymi, nie w sensie pieniężnym nawet, ale pewnym takim kapitału społecznego, tak? Więc w zasadzie nadzieja jest motywem rewolucji, motywem walki, motywem samoobrony też być może, chociaż tutaj bym obstawiał strach. Ale na nadziei bazują także koncepcje utopijne, niestety powodujące wielkie nieszczęścia, niejednokrotnie ogromne trupy, ogromne ilości trupów powodowane były przez nadwymiarowe nadzieje, tak? Na to Królestwo Boże, które przyjdzie na ziemi. No i wtedy się mówi, bój to będzie nasz ostatni, o Królestwo Boże na ziemi, a skutkiem tego, no oczywiście są ofiary, ale one się złożą na ogólne dobro w przyszłości, tak? Więc w zasadzie cała historia idei jest zarzucona koncepcjami utopijnymi, które są oparte na nadziei, tak? Ale ta nadzieja nie powoduje nic dobrego tak na sam koniec. Oczywiście nadzieja bazuje też na milenarystycznych koncepcjach Królestwa Bożego na ziemi cały czas, tak? I idea zbawienia ziemskiego no jest powszechna, no ona się przewija przez historię polityczną. No i cóż ja z tym zrobię, że ja wolałbym, żeby ludzie żyli teraźniejszością, a nie obliczali, że przyjdzie jakiś niesłychany moment, który zadecyduje o przemianie świata, tak? Żyjmy chwilą i też będzie dobrze. Nie będzie najgorzej w każdym razie. Chociaż trudno powiedzieć, żeby ktoś podczas wojny żył chwilą, bo on i tak żyje chwilą. Bo te spotkania nasze są wątpliwe, ale pewniejsze jednak niż na wojnie. Bo na wojnie, jak się ktoś z drugim umówi, to jednak musi mieć dużą nadzieję, że go spotka, tak? Bo go może nie spotkać już za minutę, za sekundę, no bo są w tym samym okopie, tak? I wszyscy są przygotowani na śmierć, a więc na to, że się nie spotkają za chwilę już. To jest zupełnie inna sytuacja, tak? Tam musi być bardzo duża nadzieja, że się ktoś z kimś umawia na kawę za 5 lat, tak? O wiele większa niż jak ja się umówię z Jaśkarem za 5 lat. Tu nawet w Lublinie. To nie musi być taka duża nadzieja. To jest całkiem możliwe, bardzo prawdopodobne. Ale jak będzie wojna? Właśnie, czy też tak chwila nie jest też ontologicznie fundowana na pewnej nadziei na to, że no, chociażby w codziennych pospolitych czynnościach, że no, nie spadnę ze schodów do domu, mi się na głowę nie zawali. Ale to w tym, co proponowałem na samym początku, to byłyby tak zwane nadzieje trywialne. Znaczy my to jest gdzieś na takim poziomie prozy życia, prawda? No, ale życie to jest pytanie, proza. czy no, to nie są,
To są oczywiście takie pytanie, czy tego rodzaju postawy warto nazywać w ogóle nadzieją, prawda? Czy je nie nazywać jakoś inaczej? Być może dla porządku lepiej by było wymyślić tutaj jakiś inny termin, prawda? Rutyna, oczekiwanie, jakieś takie racjonalne przewidywanie przyszłości, prawda? Niekoniecznie, no ten termin nadzieja jest po prostu niesłychanie szeroki, my tu wszystko możemy wrzucić, no to jest tak jak miłość, prawda? Dla jednych miłość to będzie patologiczna namiętność zmysłowa, a dla innych to będzie agape i roztopienie w najwyższym bycie, prawda? No więc jeśli mamy tutaj mówić z pożytkiem o nadziei, no to musimy trochę zawęzić, no i tak właśnie starałem się, żeby tą nadzieję rozumieć w kategoriach takich, że mamy tam jednak jakąś istotną wartość i małą szansę realizacji tej wartości, prawda? Ja sądzę, jeśli szansa jest duża, przepraszam, jeśli szansa jest duża, no to ja nie myślę o tym z nadzieją, że ja jutro dojadę do Krakowa, prawda? Bo oceniam to jako racjonalne, przewidywalne. Oczywiście może się coś zdać po drodze. Zamach na profesora Bartulę, który będzie jechał ze mną samochodem i ja też na tym wyjdę trochę nie najlepiej, prawda? Oczywiście, ale ja tego nie traktuję w kategoriach nadziei. Ja to traktuję w kategoriach racjonalnej kalkulacji tego, co się może wydarzyć w przyszłości. To nie jest obiekt mojej nadziei. Ja nie miałbym odwagi powiedzieć, że... nawet odwaga to jest złe słowo. Nie miałbym potrzeby używania słowa nadzieja do opisania takich czynności, do takich zdarzeń, prawda? No oczywiście na poziomie z kolei konwencji językowej mogę to zrobić, ale to jest trywialne użycie. Ja mogę sobie powiedzieć, mam nadzieję, że moi studenci jutro nie przyjdą na zajęcia, będę miał wolne popołudnie, nie? No ale to nie jest poważna nadzieja, nie? To nie jest poważne użycie słowa nadzieja, nie? To są konwencje. Schopenhauer na koniec któregoś rozdziału, w którym właśnie zamyka całą to opowieść o tym, że jest ta wola, która wszystkim rządzi i nic nie możemy, mówi, mam nadzieję, że przekonałem czytelników. No ale to jest konwencjonalne użycie tego słowa. No, to stoi tak w jawnej sprzeczności jego założeniami filozoficznymi, że on nie mógł tego użyć inaczej niż jako konwencji językowej. No ale takie rzeczy powinniśmy oddzielić, jeśli chcemy mówić o pewnym namyśle filozoficznym. No. Okay. Można by to określić jako taki ontologiczny kontekst nadziei, to znaczy sytuacja może się skomplikować oczywiście, kiedy takie trywialne czynności z powodu jakiegoś czynnika losowego no, przerodzą się w taką nadzieję w sensie ścisłym, prawda? Ale no, cały czas ten kontekst jakoś jest, prawda? I tutaj pan profesor Bartula powiedział, że przyszłość nie istnieje, prawda? No, więc nie ma przedmiotu nadziei. No to jednak nawet jakby coś nawet w teraźniejszości też mi nie pozwala myśleć w ten sposób, że ta teraźniejszość się nie rozwinie w przyszłość. To znaczy z jednej strony ja nie mogę być pewny, że stanie się, no, na przykład, że jutro wzejdzie słońce, ale z drugiej strony nic w odczytaniu chwili obecnej nie wskazuje na to, żeby miało być inaczej, prawda? Więc ten taki kontekst ontologiczny nadziei trwa, dopóki nie pojawi się jakiś czynnik, który mógłby no to wszystko zaburzyć, prawda? I przerodzić tą moją taką ontologiczną nadzieję taką par excellence. No tak, tak. I tutaj bym tak jakby nie wiem, czy dobrze odczytałem intencje pana profesora Jaśkala, że jeśli dołożymy do tego tą epistemologiczną niepewność, która też funduje jakoś nadziei, no to byłby jakby głos w stronę właśnie takiego odczytania nadziei, która jest jakimś jakby małym marginesem ufundowanym na tej niepewności, ale z kontekstem takim ontologicznym, że jednak no nic nie wskazuje na to, żeby przyszłość miała nie istnieć i nagle coś się... Niepewności jeszcze jednym uzupełnieniem, co do istotnych spraw, co do spraw, które uważam za istotne, prawda, z jakiejś tam perspektywy.
Niestety musimy już kończyć, ponieważ my uważamy, że spotkania klubów są istotne, więc mamy nadzieję, że jak najczęściej będziemy się widywać na spotkaniach czy w Lublinie, czy w innych miastach. Dziękujemy naszym gościom, dziękujemy Państwu za przybycie. Dziękuję. Jeśli mają Państwo jeszcze niedosyt filozoficznego debatowania, zapraszamy na ostatni dzień Tygodnia Filozoficznego, podczas którego odbędą się wystąpienia profesora Marcina Tkaczyka, profesora Tomasza Placka, profesora Adama Kroblera i profesora Roberta Trybusa oraz sesja studencko-doktorancka. Oczywiście zapraszamy też na nasze wydarzenia redakcyjne. Jutro o godzinie 17 na naszym fanpage'u będzie spotkanie z cyklu Filozof na kanapie. Gościem będzie profesor Tomasz Placek. No a tymczasem zapraszamy też do zakupu książki profesora Jaśla w promocyjnej cenie oraz naszych numerów. Dziękujemy w takim razie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.